O, dzień dobry. Witam, dzień dobry. Paweł Miszta. Do samochodu. Tak, tak, to ja, no. No to Cacko. To Cacko, nie? Tak. Taki samochód z tym przebiegiem i z tego rocznika mogę brać bez oglądania teoretycznie. Przebieg. Pierwszy właściciel, tak? Tak, tak. Kupił go pan w salonie u nas tutaj w Polsce, tak? Tak, tak. 64 tysiące przebiegu. Szybko pan sprzedaje. No wie pan, wyjeżdżam z żoną do Hiszpanii na dłuższy okres czasu. Samochód wystawiłem w atrakcyjnej cenie, żeby go szybko zbyć. Mogę otworzyć maskę? Proszę. Prawda, bo trzeba to teoretycznie przy tym przebiegu, co tam raczej no nie, nic się... No tu nic nie powinno się dziać. Ale zajrzeć trzeba. To jest, wie pan... Zakurzony, tak jak powinien wyglądać. Nie ma wycieków, nie cieknie, nie myje się, także to... To jest tak, to jest tak. No, przy tym przebiegu trzeba będzie na pewno wymienić filtry i oleje. Jasna tapicerka. Tak. Ładna. Pachnie nowością. Pachnie, no wie pan, tylko ja z żoną jeżdżę. No, to wie. Dzieci nie ma, psów też, zwierząt. Czyli z tyłu teoretycznie nikt nie siedział. Oczywiście. No, z tyłu faktycznie. Widać, że to w ogóle nikt chyba nie jeździł. Jasna tapicerka nie jest dla każdego. Morus w tym samochodzie się nie odnajdzie. Jakieś tam trzy serwisy to standardowe pewnie, tak? No, no tak, bo, oczywiście. Bo tutaj raczej nic nie... Stacji autoryzowanej, tak. Nic nie było na... Tak naprawdę. Nie wygląda źle, no co tutaj dużo oglądać. No, z zewnątrz widziałem go, jakąś tam małą wniotkę dopatrzyłem, tylko jedną. No to jak to przy supermarketach, no tak bywa czasami, że tak naprawdę. Wielkie koło, 20 tak. cali. Zaskoczyły mnie koła, 20 w takim małym SUV-ku. No, grubo. Tak zniknęło, powiem szczerze, w tej dziurze. Myślałem, że to 18 albo 19. No, kawał, kurde, koła. Nie ma co oglądać z zewnątrz, trzeba się przejechać. Dogrzewane lusterka, widzę. Standard. O, nie taki standard. No, no, nie za tak... taką kasę, takie pieniądze. No niby tak. Kurde. Tutaj no, nowa kosztowała za 270 chyba, nie? 250 tysięcy, podejrzewam. Tak. Po rabatach, więc jeszcze wtedy były rabaty. Jeszcze były. Auto po 2 latach straciło ponad 100, więc dlatego handluję używanymi autami. Dobra, kawałek prostej, kurde, to się przejechać. Można się przejechać, sprawdzić. Tak, no 180 koni, czy to robotę robicie, jestem ciekawy właśnie, ale nie ma gdzie przyspieszyć. Bo no nie ma gdzie tutaj. Ten napęd go trochę pewnie ogranicza. W mieście za bardzo tego samochodu nie sprawdzę, jakie ma odejście, jakie przyspieszenie, no ale co tu sprawdzać, 6 dych przebiegu. No, ma nawigację, chyba kamerę widziałem, tak? Tak, tak, tak. No, tak. Ma te multimedia, bluetoothy, to no, to wiadomo. Fotele wentylowane, więc to też jest fajna rzecz, w porządku. No dobra, pan co, nie będziemy jeździć, bo to jest ruch dosyć spory na Warszawie dzisiaj, to tak... No nie wytestujemy go gdzieś, nie trasę trzeba by było go, dokładnie, no, tutaj sprawdzić, a tak... Po chopkach przejechałem, jedzie, skręca, hamuje, no tutaj jakby... No dobra, to wracamy i pogadamy sobie na miejscu o cenie. Jak kurwa 4-5 koła, to będzie, będę zadowolony. I co, no pasuje mi, oprócz ceny wszystko, nie? Mogę opuścić, ale naprawdę kilka procent. 149 wystawiony, to może, kurde, 140? Mało. Mało? No tutaj wie pan, ja płacę gotóweczką, a przyjdą klienci, to leasing, to kredyt, to się no, zawsze ja zejdzie. Wiem, 147 może tak. To zróbmy na pół do 145 i co, zabieram. No. To przyzwoita cena, a mi zależało na tym, aby szybko zbyć i mieć pieniądze. 145, no. No pasuje. Właśnie. Niech będzie 145. No. No dobra, to idziemy, załatwimy papiery, zrobię szybki przelew. Dobrze, także pójdziemy, załatwimy sprawę.